Dobry. Dobry. Zgadnijcie, gdzie jesteśmy. Jak lany poniedziałek, święta to urodziny. Rodzina. Siema wujcie, od nas najstarszy. Cześć. Hello. Hello. Siema. Cześć. Witam. Rodzina jest najważniejsza, musi się trzymać razem. Wiadomo, wujcie, że najważniejsza. No, wiecie po co przyjechałem, nie? Do cioci Asi. Do cioci Asi. Boję się. Boję się. My się tam ugadali, ten, jak to on się nazywa? Knur z bolidup? Mówi, że mi płacisz. Dawaj, co się należy. Kurde, muszę przeliczyć. To tak mało. Przeliczyć musi. No, no nie, no trochę. Na dwa razy więcej, to pierwsza rata. No. Nie mam więcej, ale słuchaj, Adrian, mam jeszcze coś. No. Matko Bosko. Proszę. Elektryczno. Może być? Przecież ja ich jadę dziś i odwiedzę. No. Ale mogą się wysmarować po wizycie? Mogą. To dam im na koniec. Okej. Okay. Wielkie dzięki. Myślę, jestem ciocia z ciebie dumny. Myślę, to przecież ten celebryta do mnie tak zawsze pisał, jak mnie zapraszał. On jest tam gdzieś z okolic Sławna, taki sławny celebryta rolniczy. Ten, jak to? Mąż żony z Hollywood, czy jak on się tam nazywał? Tak. Dziadek, i on do mnie skarżył. Dziadek z Hollywoodzki. Słuchaj, stary, masz jak w banku. No to przyjdziemy z wizytacją, wujcie. Jak to byś naprawił tego kolotka? No chodzi, to musisz się Michała spytać. Powiadaj, jak to tam chodzi? Dobrze chodzi, nie? No to kopnij. A powiedz mi, czy będzie reklamacji, projekt reklamacji? Jeszcze nie było projektu. Nie było. Piaskowania też jeszcze nie było. No. Piaskować nie piaskujemy? Nie. No, a kto będzie... Ktoś będzie chciał przez wlew wypiaskować, to łapy ucięte, nie? Jejku. I zobaczcie, na prawdziwym paliwie jeżdżą. Nie to co celebryty, bo mają tam tasiemkę wokół. I mają przypadkiem taki kolor. No to jest normalne. Albo no, B0, albo B7. Nie? Wiesz, bieda nie wybiera, nie? No, dzięki nam widza więcej. Ale przynajmniej ma coś na miniaturkę do wsadzenia porządnego, nie? No, dobrze mówisz, Bodzia. Nie ma to jak porządne maszyny. Weź, Mariusz, go rusz. Daj posłuchać prawdziwej bestii. Ja ci go odpalę. I jak tam, Adrianie, na żywo słychać bestię? Bardzo fajnie. Inaczej oczywiście, jak na filmach, nie? Oczywiście to inaczej gada na tablecie, inaczej na kamerze. No. Na kamerze tak... No. Inaczej tak słychać, szczeka, nie? Chodzi. Aż miło posłuchać. Ale trochę gliże, nie? Gliże tak... i słychać, bo jak u Przemusia zetnie. Pozdrawiamy Przemka. Najlepiej jak on tak jest już orzej do orwańcu, nie? W tej gazu się upuszcza, to tygnie się inaczej. Teraz musimy zaprezentować moim nowym subskrybentom super ciapkom, którzy sobie pożyczyli ten traktor. Balkuzyn. Mariusz, dawaj. Tylko wejdź, żeby cię nie przejechał. Z kichaczem były ostatnio problemy, ty. To jest trzeci czy czwarty. Dzisiaj jest filmik. To jest prawdziwa polska maszyna. A ja ci powiem, że te dwa celebryty ze Sławna ci zazdroszczą. On kupiły taki tylko cały zielony i żółte koła. Pasek trzeba naciągnąć. Tak. Już ostatnio.
Nie, już to jest ostatnio. Wiem, dlatego mówię, wiatru nie potrzeba w bańce, nie? Bodzio będzie miał co robić. A już kiedyś jeździłeś jakimiś dużymi ursusami? Z turbo rozbożem jeździłem, a, ale zwykłym, bez turbo. A ciapkiem żeś w życiu jeździł? Ale ze 4 razy. A kurczę, bo nieraz przyjadą widzowie, no z ciapkiem nie jeździ jeszcze, bo 60-kami czy dużymi. Jeździłem, a ciapkiem nie. Następne. Oj, nagle się samochód, który odjeżdżał. 11 chyba wrzucił w niego. Silny był robiony, nie? A tu to Michał musi. Też był na chodzie do końca. Nie? A te kabiny jak sobie policie? To jest Bartesko, akurat super, bo te wszystkie inne. No właśnie słyszałem, że to jest. No u Andrzeja rozwalaliśmy. U Andrzeja rozwalaliśmy i od nowa Michał wodę wyciskał. Oglądałem. A tu jest Bartesko, nie? No. Nie wiem, czy oni jeszcze takie robią, ale. Myśmy z to kabino kupili go, nie? Takiej sobie taką sprawić dużą. Tylko będę potrzebował jedną rzecz przerobić jak w Offendzie, żeby przednia szyba szła do góry. O. No, gospodarstwo nie. Bardzo ładne. Tu masz ciapkę tego. Popatrzeć. To jest od nowości ten. Tylko był niebiesko-żółty, nie? No, to tak jak ten nasz 55 też był niebiesko-żółty. No. A obciążniki ma założone, bo się kukurydza nie. Mędrzejrzec Podlaski mechaniczny. Jak to ty tym skręcasz po polach? To nie jest na testy, nie? To jest Andrzeja. O, masz 660, no to ja wygrałem. Nie, ale on nie był zalany jeszcze nigdy, nie? Nie ruszył już, panie. Chyba tylko, że w niebo. A nie? Obciążniki są, no zobacz. No ale jak go zalejesz do pełna, to ho. Się śmieję, nie? Opony tam wejdą tam na wysokość obciążnika, nie? Ten na remont czeka, bo żółty, nie? Ale jeszcze robi, nie? Przyziemy. Na nim była oryginalnie puszka wrzucona, orzeszek, ten co tłuczesz szybko. Nie. Ale nie pisało lubiący deski na tej orzeszku, na zmię. Tylko ja mam. I to kupiłem za 400. Sobie znajomi, rozumiesz, kupił tą dużą, a nie pasują te duże do ciała. Nie bardzo. Aż mi się kończy, wiesz, i chyba coś tam będzie słychać. 400 dałem, nie? No szyba się wypchnęła, bo Marek jest zbicił. O, jeszcze minąłem kultową 14. Jo, ta co się widzowie ciągle nie pytają. A Michał na każdym filmie mówi o co chodzi. Bizon jest... No to idziemy jeszcze do bizona. Idziemy po kolei. Aj, Bacia. Przyjedziesz, słuchaj, następnym razem. Adrian, przyjedziesz następnym razem, to zaliczki dostaniesz troszkę więcej. Dobra, ciociu. Bo ten jeden się tam ciągle dopytuje, nie? No. Starszy pan. Nie, no widzisz. Ja mu teraz powiem, na co ja to wydam. Kobiety i alkohol. Żebyś miał znowu co pisać w komentarzach pod rolnikowo FML, czy jakoś tam. Screeny mam, będziesz czerwony. Silnik jeszcze nieruszany w nim, a on jest po SKR-ach i po poprzednim właścicielu. A nasz też jest nieruszany, no. I skrzynia biegów jeszcze nigdy nie tknięta. No tu było co, wsteczny i... No jeden tryb, czy coś? Wyłamane dwa zęby były. Ale potem... blachy są mocniejsze jak w tych nowszych. No. Ale Mariusz u jednego kupował przyczepę i on pokazywał nawet eksport na żółtych, było napisane. Tak? No. Nie ma go tu. Tą przyczepę, co kupił, no, tą D46. On tam dość się znał i tu chodził. No taki sam konstrukcyjnie jak ten mój. Szerokie koła, ale jeszcze no. Bez sprężyn. No i jest tam tak dość się upchany. A miałem się spytać o jedną rzecz. O. U was działa ten akumulator hydrauliczny? Tak. Jo. No u mnie nie bardzo. Jest tak sztywny, jakby szedł normalnie. Tutaj bez nie, pusty bo jest. Tak, co płynie, nie? Płynie. Jo. A mój nie, mój tłucze. A te masz blachy założone, te z boku, co tam jest? Nie. Jeszcze i to załóż, to żadnych 50 chłodnic nie trzeba. Nie uwierzysz. Wiem. Nie uwierzysz. Bo widziałem, dużo osób mi mówiło, nie mam. Że chciałeś chłodnicę jakoś cudować. Nie warto. Ja nie wierzyłem też temu, bo my mamy od 14 chyba roku, czy 15. No bo na chłopki rozumiem, jak patrzysz, ale, od góry taka mała ale nie spara, na darmo nie? Klas wrzucił do Lexiona chłodnicę na plecy, no. Nie? Od góry, no. Chłodzoną. Jednak z boku zaciąga najwięcej. I się chłodnicy. Zrobi 60 na oleju od razu. O?
A ja mam włożone dwie dodatkowe. U mnie na czterech chłodnicach oleju chodzi, ale to już 22 lata. No maszyna, super. No co tam następnego prowadzisz, pokazać? Do garażu. Ona jest cała po remoncie, nie? O, zatrzymamy. W zeszłym roku przenośnik pochyły był zrobiony. W 19 całe wszystkie bebechy. Oprócz silnika jest cały zrobiony i skrzyni, oprócz tego jednego trybu, nie? Aha. A u mnie także jeszcze podsiewacza w życiu nie ruszałem, łożysk na nim. No właściwie no go mam. Podsiewacz, wszystkie łożyska, wszystkie, jakie tylko były. Nie? I w headerze jest jeszcze dużo łożysk oryginalnych. No, header był robiony w 20, nie? My już go tak mamy dość przejrzane, można powiedzieć, całego, nie? No, oprócz silnika już tak dość... Silnika nie trzeba, łożyska. Oleju nie łyknie, nie? O, mądrze zrobiony, że fotel do góry, to już nie trzeba się tyle męczyć. To miał poprzedni zrobiony. No, fajne to. Tylko trochę musiałem poobcinać, wiesz, bo to krzywe, tu już nie było z tej strony, gdzie obciąć tego spodnicza. No, u mnie to fabryczne, to sprężyna pod spodem nie działa, że on siedzi całkiem na glebie, nie? Padaczka. Albo za ciężki zawodnik. O, tak ciężko. Ja dopiero przytyję, jak pojadę walczyć z teletubisiami. Ale ogólnie jest... Nie trzeba nam na razie innego. Po pierwsze 120 finanse. Kosiłem na usługach przez parę lat, 2000, jak to akurat na studia chodziłem. I bez łaski dawał rady. 200 ponad była norma na wymianę wszystkich łożysk. Jak ja chodziłem do szkoły i po pogierach robiłem. Wiesz? 230 hektarów. I było w książce łożyska Wol. No. Wszystkie. A moje oryginały i 2400 motogodzin. I tyle miał na rok skosić. No. I żniwa trwały miesiąc, a nie tam jak dzisiaj bizon kosi tydzień. Jedno co w moim przerobiłem, to te lampy zamieniłem strunami, tam ta jest krótsza, bo chciałem obciąć. Mhm. Bo za każdym razem jak szedłem do headera, to miałem baniak rozcięty. No, za niski jest. Ale teraz i tak o te rurki zahaczam, ale już tak nie boli. No. No to lecimy dalej. Nie jesteś krasnalem, to masz problem. A no tak. Ej, idziemy dalej, nie? Co tam i jeszcze? Te dwa olbrzymy mnie ciocia zapraszają do siebie. Przecież ten łuk triumfalny to podniesie, żebym się zmieścił. To jest Michała, tutaj Seła, nie? No elegancko. A tam na szkulku jest. To jest Marek do przełomu. Skodę kupiliśmy, palicie, 70 przebiegu tu. Na czarnych plantach, nie? A ja też tak kupiłem. A Mariusza? Tutaj takie mija. Mariusza jest pierwszego wyjścia, nie? I klepia i jeździ. No i to są właśnie porządne sprzęty. A już mam jeszcze żółtego, ją możemy nagrać. Idziemy do żółtego? Idziemy do żółtego. Ale to się zrobi, tutaj rogi mu zrobię, wiesz? Się i bez jagnówka. No. Podnośnik ogólnie działa i trzyma też, nie? No ale będzie przejrzany. No już powietrze, trzeba będzie pewno jutro pompować powoli. Nie ma problemów, nie? No ale też się przejrzy. A, możemy iść nagrać wał, bo z wołami on teraz problem. Ja ci powiem, kolejny producent, który się trochę tutaj nie ten. To ja ich zareklamuję. Jo? To jest tutaj Mariusza. Za 20 złotych kupił. No nie żartuj. Na podział zrobił i zobacz jak wygląda świniarka, nie? Dechów tylko nie było i wzmacnił. O, tu to możesz jechać. Czemu Michał ciągle 10 sekund po łąkach? Tu jest 12 ściana w tym baniolu. O, teraz na polu Perkinsa. To teraz majątek na złomie weźmiesz za niego, nie? Nie, ale po co będzie nowe kupował, ale to ja nie wiem zgnie. O tym. Ja wiem, że to pancerniaki. To było 2,5 tysiąca litrów, poszerzyłem oś i dyszel jest ta sama, co była, nie? I tą rurę trzeba było widzieć, gdzie są spawy, jak i ile on jest wyższy, nie? No jest. Zobacz tam u góry, tam ten włas jeszcze grubsza jest. Blacha. O matko boska, tam to masz ze 30. No i teraz już Michał ma, bo kupił przyczepę z takimi szerokimi kołami tyrowskimi, nie? Ale nie pasują tutaj na te tarcze i w
facet będzie nam tarczę dorabiał i dostanie szersze koła. No to wtedy się nie będzie zapadał. Bo bliźniaki to głupio wygląda. Masa, no, ale masa własna to musi sobie robić. No, to czy jest masa? Matematyk miał mnie wyliczyć, wiesz, nasz tutaj. O, tu jest taki wał do ścieżek wałowania, nie? Tego Pamarola. Ja miałem, ale tą dużą, 1,75 m pokosu z spulchniaczem, to nie z bła. A ja miałem ze spulchniaczem, znaczy się tata jeszcze, tylko szybciej zdjęliśmy, jak go kupiliśmy. Ale u mnie to się spisywało. Przerzucało do góry. U mnie się spisywał. No może inny już miałeś. Na takich fałkach plastikowych. I z tyłu płatka. Za tymi pasami była przekładnia, non stop się klin urywał. I taki moja chodziła non stop. Z blachy, wiesz, u góry, tam gdzie te widły chodziły, no. takie palce, fałki same. No to były, ale plastikowe u mnie, jeszcze nie. mi zostały. Metalowe. I się tak ubiło w tym, w tej osłonie, że zawsze klin, nie? Wiesz, jaką to robotę robiło, że siano schło dzień czy dwa szybciej jak po tym. A u nas... Bo ono było już nie dość, że było spulchnione, to jeszcze było przełamane, że szybciej oddało. Może to zmodernizowali, bo tu nie... Wał osiewny, nie? No taki, wiesz, do ścieżki. Co to się z nim tam napsuło? No, ośmęgło, ale to się nie pokazują razu. Ja to jadę właśnie do Malachinia, do zakładu ziemi, żeby mi to oś zrobili. No bo z producentem nie idzie się dogadać. No, no w sumie ja to kupiłem w 17 roku, na jesieni. W 18 pierwsze były wałowania tego. To była nówka, no. I od tego czasu, no tam te 5 lat ją pracował. No i oś pękła się okazało, zobaczysz w garażu co się okazało, nie? No, nie jest pełna ośka, tylko jest rura na ośce jeszcze, ale to później opowiemy, nie? Czyli cięcie koszt. Ni koszta, ni koszta, jakiś serwis tak mawia. No. A znam ich. Doświadczenie. Ludzi z torbami puszcza. No słyszałem, że najgorsze są Fergusony. A. Traktory. Bo przestał sprzedawać? No. Ja też to słyszałem. A tam jak jeszcze jest, zobacz. Kiedyś obrażał, a kiedyś były najlepsze. Nie? Tam jeszcze jest, zobacz, 60 Mariusza Turbo. Jeszcze nie widzieliśmy. Turbo. Turbo. No turbo jeszcze nie nagraliśmy, no noś to jest. Akumulator jest w zimie. Pamiętajcie, imię zobowiązuje. Muszę nagrać turbo. No. Rasował już nawet. Rasował. Zobacz, te już wyblakły już od słońca. One były takie czerwone. Tutaj te. Ładnie. Boże, ich tam podpolaryzują. Tu jest też, nie Staś, bo to nie. Kurde, to wy bogaci jesteście, jak wy na żółtym jeździcie. To co ja widziałem ze celebrytą ma owinięte tasiemką. Żółtą. Z czegoś ci ciocia musi, widzisz, sponsorować, nie? Dobra, dobra, tam już u Kasi nie gadamy, bo mnie skarbówka zamknie. Ciocia, ja mam podatek z tego płacić? Nie. Ty, jak będę miał płacić podatek, to weź mnie adoptuj. Słuchaj, no, ale my rodzina, to wiesz. No i gra. No. To szybciej się da ciebie zaadoptować jak rodzina. Tak, no, no. Też odpalił, ale akumulatora nie ma. Nie. Ja to... Na zimę, nie? To nie jak przyjedziesz następnym razem. Następnym razem przyjadę. O, ja nie udźwignię. Zobaczysz, jaki jest dobry siewnik agromasz. Nie ma żadnej reklamy, nie? No właśnie. Akurat go Michał umył i stoi na dworze. Ja już mieszałem od tu się gdzie naprawdę. Dobry. Jak ma kiedyś przedstawiciel mówi, to jest nowy, no to mówcie włosy. No, zrobiło się małe, nieplanowane ścięcie. Idziemy oglądać siewnika Gromasza. Tak bardzo zhejtowany przez to niektórych. Ósmy sezon robi. Zobaczcie, jak to wygląda. Jak nowe. Tu tylko był problem z tymi łożyskami. Z tymi. Wszystkie cztery walnęły, nie? To ja już na filmach powiadałem. A reszta nic, nie? Bo jest hejtowany przez no przez to. Grupę. Ale garażujecie, nie? No. Ogólnie zgarażowany, stodole albo pod wiatką był. Ale teraz tutaj. Stoi na razie tutaj jeszcze przez tydzień, bo jeszcze ziemniaki. No ja wiem. Na sadzonki, nie? Ale zobacz, się wszystko błyszczy, nie? I nigdzie nie złazi płatami. Zgarażowany jest i ten. Ile razy go malowałeś dla celów reklam? Ani razu, nie? Ani razu? Zobacz, tu nawet ostatnio na kamień najechałem i cynek się urwał, widzisz, redniczka. No. A ja wam coś powiem. Nawet nie kojarzyłem do końca, że to jest agromasz. O, kolega świętej pamięci, agregat miał chyba 3,5 metra. Tejże firmy z jaskółeczką. I od niego pożyczyłem do 60. Wiecie, że daje radę? No. Tak fajnie w polu lata. Ja też tym robiłem. Ale on ma z podwójnymi wałami. Aha. Takiego grzmota. A, to 60 dźwiga, to nie, że...
kompakt do siania, tylko zwykły agregacik. Słuchajcie, to taką robotę robi, że czacha dymi. Ja mówię raz przed czymś samym tym. Mój super ciapek 55 szedł z tym nawet na trójce. No widzisz. Król wywrotu. Ło, królowa wywrotu, jak to pisze Wojciech. Pozdrawiamy Wojtka. Całą lożę szyderców, wszystkich fajnych ludzi. A zakłamanym wiadomo co w co. A to gnął tarcie łez, jakby was bolało. Ogólnie ci powiem. Ciocia wam daje. Ogólnie co? Ogólnie jeszcze powiem, te wałki, tutaj jest lekko przegięty, nie? Ale tak leciutko. Ale u nas jest dużo kamieni no i się powpychają tam po ten. I... Ale sprzęcior z bliska nagra. A jak siłowniki? Siłowniki? Nie wiem, to wieją, nie? A dlaczego? A nie wiem. No wiesz, bo... o tu jest teraz wygały trochę, no bo tu trzeba po ziemi, nie? O, rednice będą nad przewiesieniem raczej do wymiany już, no bo trochę się... To czyżby teraz... celebryty farmy polewali go kwasem siarkowym z akumulatora? Jo. Nie, oni takiego kupili, bo nie obmył, bo był w zimnie sprowadzany. Aha. Tam do tego dealera i dealer nie umył, wiesz, po solonej drodze, nie? Ale oni wszystko widzieli, jak to jest, zjadły. Jak to jest, to się zrobi, to się też zrobi, tam to się zrobi i tak zostało, nie? Tak samo jeden z widzów obejrzał, pozdrawiam Karola, nie wiem czy mogę nazwę kanału powiedzieć, ale to najwyżej dopiszemy, zapytam go, pod jednym z filmów moich, napisał, mówi, wejdź sobie do mnie, mam ten sam siewnik co oni, mówi, że jest mega zadowolony i zobacz co dzieci od celebryty i jego taty piszą, nie? Ale to tam dzieci to są, u nas tak samo. To oni sami piszą, jest niemożliwe, żeby tyle subskrybentów miał, są ludzie słabniejsi, pokaż w środku kuzynowi. Ja, no wersja. No jest opóźniony, czy coś tam trochę, nie? Ale kurde. Ja nie myję w środku, tylko dmucham powietrzem, nie? A widzieliście ruski kombajn na najsłynniejszym kanale na YouTubie? Ten z aluminiowymi kołami pasowymi? No. No to mówiłem na targach. No przecież on tak wygląda, jakby go za darmo dostał, miał go zniszczyć. Widziałem. Tu mamy ten. Tu wiesz, to wiesz co to jest, nie? No. Michał nie chce sprzedać go. No co nie, remontuj. Jak będzie. Wiesz, ludzi mu trzeba zrobić, reszta jest okej. Okay. Jezu, wy macie ten bunkier dla tego starego. I to z nierdzewki, że jak się zmoczy, żeby mu nie zardzewiał. Nie, to jest, dawaj, tu była maść przechowiwana, ale w nocy jest w pracy. Zulu! Cześć! Nie, to dla pana Krzysia z Agromazury będzie na... A, wiesz, wiadomo, na łącznik. Na łącznik. Może przyjechać. A tak na serio tutaj ta woda na ogródek to jest. No. Tu się nie poci 10 setka na naszych ziemniach przy nim. No, widziałem kiedyś Michał i puszczał zwykłe filmy i nieraz widziałem. Widać po kopceniu. To porządna maszyna, to porządna. Aż miło było bardzo. Krzyczek połowy nie ma, bo kolegi mam jedną tam sobie... Mariusz ma też wywiezioną. Jeszcze by się wiata przydała, nie? No ja. Ale YouTube wam nie zasponsoruje jak temu małemu? A my nie żebramy. A i bardzo mądrze. Dobrze było tak trzymać. Ale to ty wiesz, nieraz coś się zdarzy, że coś tam przyślą, nie? No. Ale nie jakieś normalne. Tam takie, wiesz. My o tym mówimy. Ja nigdy nikomu nie mówiłem, że mam coś do reklam. No. Tylko żeby to nie było najgorsze gówno zareklamowane jakieś cudo, bo ludzie się później na to nacinają, tracą majątek. A ty panu zobacz, no ładowacz miał jechać na regenerację, nie? No, przyjechał taki. Pokazałem i niektórzy nie wierzą. Myślą, że było, wiesz, że to jest ten sam. Adaś mi pokazywał ten film. Rewelka. Lecimy na garażę i jadę odwiedzić celebrytów. Przyczep było 8, ale są wszystkie w rozjazdach. To 8, to Michał tych ślimnych nakupował. No. Jeden idzie 2 lata, drugi półtora. Też muszę tak zrobić, też mam ten płatny. Ale my nie będziemy pół domu. Konstrukcji nie będziemy robić, bo u nas jest kanał taki, wiesz. Raz to dołe gaźnie, raz z lewa. Także tam jest roken pod stosem i dwuspadowy wyjdzie. Nie? Tamtą Michał kupił tą pipę 19 tysięcy.
Mocne, nie? Rozsparciały trochę ten, ale to jest taka... To wszystko jest takie mocne, nie? I zobacz, ile już sezonów, piąty, 5 lat, czyli szósty sezon, nigdzie pogięty, nic się nie stawało. Dyszle delikatne, ale gdzie ugięty, nie? Niby delikatne, ale kurczę, to jest jedno i na stale, nie? No. A wiesz, który, a wiesz, który rok? Dołów, to góra jest robiona. No lata 70. No. 59 czy 8. 58. Że jeszcze raz, 58 rok produkcji? No ściemniacie mnie teraz. Nie, no dowód ci pokażę. O, 58. No to dość zachowana, nie? Tylko nie są koła oryginalne. No to wiadomo. No i no góra też mówię, nie? Tylko wywrot, rama dolna, zobacz, tu masz... Ale zobaczcie, przecież ten cały wózek z obrotnicą to jest taki jak u mnie w tej 3,5 tonówce. Tylko, że ten jest na gorąco, tamte zimne. Ale tu jeszcze zobacz, jej nie wykiotrujesz jak masz zamknięte. Musisz którąś stronę otworzyć. To jest fajne. Oj, to dla tych dwóch by się przydało. No bo tam gną. To jest fajne, bo tylko jednym zamachem masz cały bok otwarty. Bajka. A jak tego nie otworzysz, nie ruszy. No elegancko. A w 60-11 już tego nie było, były na manipulacje. No właśnie nie pamiętam, bo co były. A to jest kurczę. Ale to jest prawda, że im starsza maszyna, tym była lepiej skonstruowana. Nie, przyczepiało. I tutaj jeszcze też nic nie brakuje. To jest Andrzejowa. To jest Andrzejowa. Właśnie 47B. A ta jest? Ta z kolei jest? Która to jest? Na jeden tłok? To jest na dwa. Na dwa. To jest 61. A jeszcze jedna jest taka sama? Na jeden tłok przerobiona, bo była sztywna. Jest 60. No, robiłem... Bo tu się kamienie wozi, dlatego no. Takie pukle, nie? Więc zbiera. W 2004 roku jeszcze nie było mody tej wiesz, trapezowej burty. Tak to jest. Nakupowałem słupko, więcej zawiasów widzisz, nie? No widzę, wzmocnione. Ta druga to jest jak nowa wygląda i to stoi na dworzu. No. A ta? Nie wiem, moje też wożą. To ta 11, nie? Żwiru. Wow. Ja mówię już skądś, bo się łuki robią. No bo poprzeć. Ona dostanie w drugą stronę. Nie, na dole nie, u góry, nie? O, te są dobre te double track. Tak lekko. No to były ze śmigła. Zrobiłem go. Daje radę. Tylko mój jest cały mokry, nie? To jest 87 albo 8 rok on jest, nie? To mój 8-2. Kupiłem razem co ten kombajn tego to samego. Na tej samej konstrukcji, ale się mówi do dołu. No górne to już jest to, że mówią ci co mają. O! Szyba pobita! Postawiony i nic nie spada. Nie, kurde. I teraz skąd my taką szybę weźmiemy? Nie może być. Szyba, zobacz. Szyba. Ale wy wszyscy im zazdroszczacie. Ja chyba okno ze starej chałupy przyniosę, wybiję i powiem, że mam jak celebryty. Oho, ho. To się tu narobiło. O. Można. I tu na tyle nie mamy tych nowego typu, tylko od 55. Sztywniejsze to jest i bliżej. A ja do jednego założyłem, bo w którymś pająku albo w karuzeli, jak jeszcze siana zbierałem, to mi przeszkadzały. Musiałem założyć od 60, bo mniejszy był gabaryt. A ten znowu to... A to na 40 chodziło i ten nowy typu, co jest założony, mi tam mówi ładunki, jak już nie pójdę. O, warsztat. Nie, 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 co nie, 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 ale fajne jest to, że właśnie rantujecie klasyki. No, nie, nie, przyznam się wam, że jeszcze Reksia mamy kupionego oprócz giganta. Będzie jeszcze premiera, ja nie mam czasu filmu wrzucać, ile się dzieje. Będziesz miał trzy. Denaturat czy nie denaturat? Panie, nie uwierzycie, tak? Byłem zdenerwowany, a jak jestem zły, to mi się wszystko psuje. Czasami mi się filmy zawieszają, rozłączają. Tablet mi nagrał go na niebiesko. Przez cztery kawałki. Ale byłem tak wkurzony, bo mnie goście zdenerwował właściciel, nie? Nagrał się na niebiesko i się śmialiśmy, że jednak wyszedł denaturat. Ale znak rozpoznawczy to, że zielony pasek był u góry tabletu, więc z kolorami zwariował.
No i pięknie. No Bodziu, jak tu już masz zrobione, nie miałam czasu teraz cię nagrać. Podnośnik wyregenerowany, zwolnica zrobiona, skrzynia gotowa. Tu jest na wywrot dorobione, to trzeba dokładać tutaj zlew, nie? To nawet nie wiedziałem. No, bo w ciapku bypassa założysz, nie? To jest druga śruba i taki bypass idzie tu, nie? A tu trzeba, bo on ma zbiornik na olej tu, nie? Ale nawet nie widziałem, bo nigdy nie robiłem. No i tak ma zostać i dlatego idzie tu, bo tak jakby był wąż puszczony na dół z jakimś sitkiem, to byś poszło do skrzyni. Albo też tu, bo tu by nie było tego, nie? Tu jeszcze masz oryginalne sitko w nim. Sztywno. Referencjał jest zwalnięty cały, nie? Kosz. I gwint. To ktoś miał, co miał, no... To jest oryginał. Ktoś, co miał tam... Takie zabezpieczenie. Nie, szybko. Żeby piachu nie nasypały. Wiesz, nakrętki, bo tu rozpychasz, żeby regulować położenie kosza. To gwint był popsuty, to miał dwie ósemki obcięte i wspawane, żeby nie wróciło. Można. No. Dobrze. Mają ludzisko pomysły. Ale ten to naprawdę, takiego ciągnika jeszcze nie było zdewastowanego. No. Ten jest. Ta zwolnica jest zrobiona, druga musi być wałkoła na 50, na 95 stoczony, nie? Jest już zawieziony. No i jeszcze w nim zrobię, ale to będziesz na filmie widział, bo to jest daleko, nie? A to silnik zrobiony jeszcze do niego. No silnik już jest dawno, nie? Tam. Ale masz wejść porządnego karczera. To Michał ma. Podobnego. Najlepsze będziesz. Tylko nie żyje. Ten nowy muszę go gównę kiedyś uruchomić, no. S690, nie? Chodź. Nie pamiętam. My mamy dobry serwis, jakbyś miał problemy i tani. Ciebie wysłać? Nie. Nie, właśnie... Ale oni są tam w tej stronie Polski też. No dałbym komuś, ale mój jest większy, wiesz co, mój jest większy gabarytem. Kocioł, no ale tak samo kwadraciak, nie? Kwadraciak. No, 70 chyba, 7 albo 8 rok. Taka porządna maszyna, nie ma kto naprawić. No ja się na wszystkim nie znam, bo nie jestem ani krasnalem, ja ani tu kapanką, z grubsza robiłem, ale... Ani tym celebrytą, za mi przyjdą niewolnicy zrobią. Tam przecinarka, do, wiesz, taka duża na 40, to sobie zrobiłem, nie? I te wózki, co tam Bozia z Biedronki, to było niby, co tam... Wujek. Ale to wytłumaczymy, że z wiekiem można zapomnieć o odjeździe. Nieważne, że na złomie idzie kupić za grosze. Ale weź wytłumacz, nie? A bo to te, bezdomni wytłumacz. Ale cztery ma, nie? No kurde. Tutaj jakby ktoś nie wiedział, to jest podnośnik dla klauna, taka mini wersja. Do marszczy Fredów podnoszenie? A nie, to by im wyrwało z korzonkami. Ale będzie polewka, przecież to będzie hejtoza! Oj, bo ale ty masz tu tych skarbów. A tam jest, co było walnięte w skrzyni, tam leżą te tryby. Jak powiesz tryb, to też masz hejt tutaj. O! No bo to... Jeden tam jakiś bystry w komentarzu pisał, a miały być dwa tryby, jest wszystko robione. Nie, no. Nie rozrakiem. A tu masz jeszcze? O, to jest to. To jest ten... No, dobra, no, nie tam tu, i zobacz. To jest dobra, to fajnie, nie? Takiego bubla. Ośka. Na to była rura, ale rura nie była na stupę, ale to też robi dobrze, nie? Ale była, jest przerwa i tutaj z tej strony było zaspawane. Żeby nie dzwoniło. Nie dostałaś w końcu po tylu latach, 4 lata. Tu jest widać ile pękło. No. Tu, a na końcu tu. Na końcu ten element, nie? Michał pisze, nikt się nie odzywa. Nie, no po prostu nasi producenci, niektórzy potrafią zaskoczyć. Niektórzy, zobacz, tak jak z ładowaczem, nie? Albo Biarski, albo Agroma. No Agromasz to tak... Ale Biarski opryskiwacz, nie? No. Pierdołka, czujnik ukręciłem w Biarskim. Ale to koła. Zobaczcie, to zależy od człowieka. No. Czujnik ukręciłem od koła, bo on tam z koła liczy prędkość do komputera, nie? W opryskiwaczu. I ukręciłem, bo dokręcałem. I to był chyba trzeci czy czwarty rok już, jak go miałem. No i dzwonię do tego pana Michała, mówię, no ukręciłem czujnik, tam bym potrzebował, żebyś mi przysłał tam, nie, zapaczkę zapłacę i ten. Paczka przyszła, opłacona. No wiem, no masakra. Potem cały panel. Ale oni nie wiedzieli, że coś nagrywamy, nie, czy coś. No nigdy się, ja się, nigdy nie mówię. Robi. Ja nigdy nie mówię tam, też mówi, weź tam powiedz, to będziesz miał coś zadał. Ja mówię, ja tam nie mówię i jak ten, to no, ten. No to jest właśnie fajne. Jo. I jeszcze potem, idziemy silnika zobaczyć. Jo. Potem sterowanie tego było, no jak się nazywa. Tutaj ten na moich wrogów?
To, co będzie robione, to jest wstępnie, nie? To będzie przykręcone tu i potem pójdzie płyta jedna tu i zaczep taki potężny i polowy zaczep będzie zrobiony. Fachowi, a nie, nie, nie ma. Robią, wiesz, do tu, gdzie łącznik zakładasz i z tyłu do tych sworzni odpał, nie? A tu na filmie to wyjdzie, nie? To musiałem dać do ślusarza, no bo tego no tak, nie mam takiej otwornicy dużej, nie? I to będzie... Jutro to będę stawał, bo czekam na detale od ślusarza, nie? Tam. Ale powiem ci, bo ja, że fajnie robisz te elementy, aż miło popatrzeć. No, żwiru nie ma, trochę się nakurzyło, ale wszystko musi być błysk, nie? Tak jak u ciebie zresztą. No, to... no ale niektórzy mówią, że bez piachu kaszanki trocinów nie pójdzie, nie? No, dlatego piach trzeba mi pryskować. Też no gdzie by się krasnal schował, jakby był, nie było wypiaskowane? No też można na kolejki, nie? No to jest. To a zresztą jest... czemu oni lubią piach? No bo oni jeszcze są na poziomie o. zabawy w piaskownicy. To możesz zobaczyć, tu było za duży luz, no nie będziemy maniany no. odstawiać. Jest. To śluzę zrobił, nie ja. Czekaj, bo w 30 to tu masz załączenie wałka no, i. No pompa i no. wałek. Zależne od jazdy, niezależne, nie? To jest małe tutaj, nie? Ale... A można było silikon napchać na inny. Można. No. I jeszcze im biją brawa, to mnie powiem. Mariusz sobie taki blaszek, który sobie rozkręca i maluje, nie? Tu jest silnik. Ten był zrobiony kiedy? W zeszłym roku? Ale jeszcze tam coś masz do zrobienia. Nie, no bo tu jest w stopie głównej wału zawór ciśnieniowy, wiesz? Tak? I teraz dopiero... Ja w ogóle 30 nawet nie naprawiałem. To jest 28, 30 tak nie ma. Ale ani 30, ani 28, ani nic i masz podobnego. Zawór i ma dwa ciśnienia tylko. Ale nie chcę misji odkręcać, jak już będę miał całego, nie, no żeby mnie na łeb nie spadło. Jasna nie? sprawa. I będę wtedy... Możesz dokręcić, wiesz, na śrubokręt, nie? Aż miło popatrzeć. No, tam jest sprężarka. Każdy mówi, że za mała. 57 rok. Niech se mówią. Widziałeś jaką ja zabawką? 59 alup. No. A widzia... Alupy? No. No kurde, mocne czołgi. Włoskie. Na jednym warsztacie mieliśmy 13 barów, ale duży był kompresorek. No, tu jest mały taki. Ale on ma z bliska to. Sobie zobaczy, tylko jak tam wejdzie. Ja nie wejdę. Ja do bunkru wszedłem po teletubisiach. 9 stóp z przesyłką za Wrocławia jeszcze. Kurier, włącznik inny dałem, był no. taki tam, no tu trochę wiesz, poczyszczone w głowicy był, ta blaszka cienka, to dopasowano do innej głowicy, nie? Ale to, zobacz jaki banioł jest tu, no. O kurde, ty jak coś będzie, nie? No tyle to nie waży. Nie, no to trochę ciężkawy. Kamień do Mariusza Felgi, 28, tu do 60 Mariusza Dak, tam zaczep nowego typu. Od 60 ja pod spodem miękki przód. No ja to od Perkinsa, nie? To znaczy. I od Perkinsa. Założony od 60. Po 60 ładne, wyremontowane. No. Aż miło przyjść popatrzeć. I to się ceni. Wiedza i wykonanie, wujek. No ja mam coś. A nie, brzydko mówiąc, głupie pier, wiadomo co gadanie. Wiesz. Typu, ale pana oszukali no. na tym maseju, na o, tym pędzie. Ale ich zrobili. Zobaczymy, ale ten jest... owoc taki duży, twardy, co jest zielony z wierzchu, a czerwony w środku jest de beścia i sam produkuje paliwo w polu. Aż pan kula i wyprostował. Pozdrawiamy Mateusza. Ale przed laty przecież klas coś też było fajne, nie? Tak, teraz tylko zdradziecka maszyna jest dobra. No ale co zrobić? To niedawno kupiłem tutaj. To było o, nowe, widziałem. Tylko że pomalowałem to, nie? Wyczyściłem. Jeszcze fajne. Sobie muszę zrobić na siłownik taką, wiesz? No. Ale... A, powiem ci, gdzie super siłowniki sprzedają. I super tanio? 5 pak, 50 ton chyba. Z pompą. 5 kasy. 500 zł. 500 zł? No 500 zł, Chińczyki. Z dwoma prędkościami. Obok mnie gościu ma niedaleko. Ale, ja taki chcę kupić i ci pokażę. No, no ja wiem jaki to jest. Ale kwadratowa pompa, nie? Ze zbiornikiem? Zdaje się, że kwadratowa. No i taki poskok siłownika. No. No i... Ale 50. No i oglądałem. U góry masz manometr no. i masz dwie płyty, że się przesuwa no. po tym, po jakimś. Tylko ramę zrobić. Tylko ramę no. musisz samemu zrobić. Ale ja już widziałem je po 1000 ileś. I widziałem testy. Wiesz, to rok temu były po 500, no ja nie wiem no. jak po inflacji. I widziałem testy, chłopaki zrobili ramę. On 30 nie wypluje i od razu cieknie wszystko. Tak? I będę robił. Nie wiem, czy w twojej przyczepie było do wywracania taka podłużna. Mam.
to mam taką. I 80-litrowy zawór, no. Wiesz, że zrobisz ciśnienie, a powrót do detla, nie? No. I 80-litrowy i jakiś gruby siłownik, to nie będzie nic lepszego. No wiem, bo im masz większą średnicę, tym większa siła. Taki ma właśnie na szlifierni, nie? No. I ma zawór od cyklopan 30 ton. No pokażesz mi i zrobimy podobną. No. Jak masz to, to po 600 chcą za to. No. Za te skrzynie. A to teraz nie jest potrzebne, ja to zdjęłem z przyczepy, nie? A u mnie to leżało od 100 lat. No. Tam najbliżej o ringi to wymieniamy, jak nie zgnity, bo jak olej jest, to tam nie ma raczej, nie? Dobra rodzinka, czas się żegnać. Jadę odwiedzać celebrytów. Jadę jeszcze może zobaczyć z drugiej strony. Ciocia, czekam na drugi przelew. No tak. Tylko do skarbówki mi nie podawaj. Jakby co to mi adoptujesz, to tam będzie ok. Już jesteś zaadoptowany. Ja. Jestem, no i gra. Dzięki za pyszny obiad, super atmosferę. Lecimy dalej, Marka. No. Jo, dzięki. Na razie. Do następnego. No. Do następnego. Pozdrów tam, gdzie będziesz jechał, nie? A, pozdrawiam. Albo pozdrawiam. Tak. Albo o, tak, pokaż po mojemu. O, ten starszy pan, co to chlewiku pije alkohol, czuje się pozdrowiony. Ode mnie też. Mara, wszystkim fajnym, zdrowych, wesołych świąt. Dzisiaj mamy mogli powiedzieć. Pa, pa. Nara. Cześć wam. Bye, bye.